Hejka wszystkim, to Arabella Senen, tutaj witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki troszeczkę inny odcinek niż są na moim kanale, bo będzie to vlog z mojej gry dzisiejszej, taki dosyć króciutki. No i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Jest już jeden vlog na moim kanale, ale on trwa z 40 minut, bo wtedy obchodziłam rocznicę mojego serwera na Discordzie Arabelki i wtedy moja społeczność Arabelek dawało mi jakieś wyzwania do zrobienia w SSO, no i po prostu jakoś tak zaszło bardzo długo, ale dzisiejszy vlog będzie króciutki, bo po prostu będzie to mój pierwszy przejazd mistrzostw w Moorland. Pokażę wam też trochę, jak się przygotowuję na te CS-y, bo jakby wczoraj nagrywałam tą aktualizację, ale nie zdążyłam nagrać już na filmie, jak jadę te CS-y, w sensie jak się ścigam z innymi, tylko jak tam trenowałam, ale później były te CS-y wieczorem, a ja o nich zapomniałam. Ale dzisiaj akurat mam czas, żeby sobie w tych mistrzostwach pojechać i stwierdziłam, że może fajnie będzie też stworzyć takiego vloga do tego. Pojedziemy sobie po prostu razem i... no i co? Zaraz przejdziemy sobie do mojej stajni, tam będę przy szafie ubierać siebie i konie w jakiś outfit z dobrymi statystykami. No, ja raczej wezmę Pintabiana, dawno nie jeździłam w CS-ach, ale wydaje mi się... wiem, że usunęli ten błąd tych koni, ale wydaje mi się, że dalej będzie spoko i pojadę sobie na tym Pintabianie. A co do outfitu, to za chwilkę zobaczymy. No, przechodzimy teraz do stajni. Najpierw zajmę się może outfitem konia. Pamiętam, że jeździłam na tym siodle. Jakby jeździłam w tym siodle przez wiele razy na CS-ach i jakby zawsze mi tutaj dawało dobre noty. Ale zobaczymy teraz. No, myślę, że to będzie spoko tak stylistycznie. Jakiś czaprak może teraz fajny. Ja pamiętam, że kiedyś miałam taki fajny właśnie outfit cały, którym wygrywałam dużo CS-ów i chciałabym go dzisiaj stworzyć sobie jeszcze raz. No, chwilka, a czy jakaś jest różnica pomiędzy... koszulka w czerwone paski ma lepsze statystyki jak zielona. Ja ten outfit chyba pokazywałam na filmie o CS-ach. Muszę to poszukać i sobie zrobić, odtworzyć, chociaż w sumie wiem, że na pewno były tam te spodnie. I takie białe buty. Ej, słuchajcie. 26 szybkości. Wydaje mi się, że koń zawsze miał... że koń zawsze miał 28. Czy ja coś dałam źle? Czy to jest po prostu ta aktualizacja? Nie no. Szybkość 3. Szybkość 3. Szybkość 3. No dobra, może to jest po prostu aktualizacja. A, zobaczcie. Zawsze tutaj nam wydawało 17, a teraz jest 15. Okej. Okay. Postać 47, tak jak było. Dobra, no to co? Jedziemy do Moorland. Za 15 minut są CS-ki, więc jedziemy. O, tutaj przyjechałam na mistrzostwo właśnie i już ktoś mnie rozpoznał. Pozdrawiam bardzo Azizę. O, i jeszcze tutaj Phoebe. Uwielbiam oglądać swoje filmy, bardzo mi miło. Ale powiem wam, że generalnie to mam nadzieję, że dzięki tym zmianom tutaj, tym modyfikacjom, to te mistrzostwa trochę odżyją, bo nie wiem, no starsi gracze pewnie wiedzą, no kiedyś ogólnie mistrzostwa były mega popularne, było po kilkanaście grup potrafiło być, a 200 stark, 200 dostaniemy ten i 250, dobra. Teraz, w ostatnim czasie, to po prostu mistrzostwa były tak mało oblegane, że tak to ujmę. Tak mało ludzi było, że serio. No... po prostu umarły, że tak powiem, mistrzostwa. Ale teraz się zrobiło lepiej. Mam nadzieję, się zrobi lepiej. I więcej ludzi będzie brało udział po prostu w CS-ach przez te wszystkie modyfikacje. No, mi się podoba. O, chyba kolejna widz, Kimi. Również pozdrawiam. W ogóle ja chyba nie zmieniłam serwera. Nie wiem, na jakim jestem serwerze teraz.
Ale przyjechałam na CS-y i już trzy osoby mnie poznały. Wow. Wow. Naprawdę wow. W tym outfitie wyglądam trochę jakbym się urwała z 2015 roku. Dobra, trudno. Ale bardzo mi się podoba ten vibe tego outfitu. W sumie tak jak sobie pojeżdżę dookoła, to też jest ten pintabianek dosyć szybki, więc damy sobie radę jakoś. O nie! Boże, myślałam, że nie wykręcę. Dobra. Jeszcze mamy półtorej minutki, trochę ponad i startujemy. O, zaraz dobierają w grupę. Zobaczymy tutaj, ile nam się grup potworzy. Aczkolwiek teraz wydaje mi się, że nie jest jakoś tak mega dużo osób. No ja jestem w pierwszej grupie, wiadomo, 23 level, ale... Zobaczymy, ile będzie ogólnie grup. Ło, za chwilę startujemy! Ale on stresa! Matko boska! Tak się stresuję, bo ja w ogóle dawno nie jeździłam w CS-ach, a tutaj jeszcze takie, że tak powiem, zmodyfikowane, to już w ogóle. Dobra, jedziemy. Dwie grupy tylko? To mało generalnie. Mało. No ale może to przez też tą godzinę. Nie wiem. No bo jest rano. Szczerze mówiąc... Nie wiem tutaj, czy jesteś... Takiego... W sensie... Nie wiem, dlaczego powiedziałam, szczerze mówiąc. Po prostu chciałam coś powiedzieć. A jadę CS-y i trochę moja równowaga się rozproszyła. Jaka równowaga, Arabella? Boże święty, ale ja gadam od rzeczy teraz. No, tego. No. Podoba mi się ten różowy dym, generalnie. Chociaż bym chciała się wbić na czwarte miejsce, ale dobra. Znaczy na trzecie. Na czwartym to ja jestem. O, jestem już na trzecim. Dobra, ale fajny skrót zrobiłam. O nie, 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 jedź, 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 jedź. Boże, zahaczyłam się, nie! Jestem druga! Wow! Wow! Dobra. Czyli z Candy Horse jesteśmy drugie. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Powiem wam, że nawet płynnie bardzo mi przeszły te CS-y. Że tak powiem, grałam taką dosyć spokojną ręką. Jechałam na spokojnie, za dużo nerwów tutaj nie było. Pamiętam, kiedyś jechałam, jeździłam CS-y i się okropnie stresowałam i mi w ogóle nie szło. A teraz tak sobie przejechałam praktycznie na luzie. Wiecie... Ja dużo gadam tutaj, ale to jest takie po prostu, żeby gadać, tak jak nagrywam akurat. Ale tak bardziej na luzie, myślę sobie, przejechałam te CS-ki i bardzo spoko. No, tak płynnie. Także co, kochani, jeżeli byliście tutaj na tych CS-ach, się odnaleźliście gdzieś tutaj na nagraniu, to was bardzo serdecznie pozdrawiam. No i co? Dajcie znać, jak wam się jechało te CS-y, jeżeli już je jechaliście. I do usłyszenia, pa!